Witam Was w progach nowej szkoły. Dla Was nowej, dla nas też nowej. Mimo, że pracujemy tutaj od 91 roku, mimo, że byliśmy w tym budynku, ale jest to dla nas nowa szkoła. Po 9 latach nieobecności szkoły, uczniów, nauczycieli w budynku historycznym projektu Antonio Coraziego zabrzmiał po raz pierwszy dzwon. Młodzież powróciła ze swoich ław. Mówię, już powróciła. Bo to jest fakt, że wróciliśmy na swoje miejsce. To jest fakt, że pojawiła się młodzież, są nauczyciele, są dzwony. Budynek, przed którym stoicie, tutaj z waszej prawej strony, jest projektu słynnego włoskiego architekta, który upiększył swoimi budowlami Warszawę, Antonio Corazi. Takich projektów poza Warszawą popełnił kilka. Cieszymy się, że to są Siedlce, że to jest liceum, wcześniej gimnazjum imienia, królewsko-polskie gimnazjum imienia hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Bądźcie dumni z tej nazwy szkoły, ze swojego patrona, gdyż jesteście jedną z dwóch szkół w Polsce noszące imię tego wybitnego patrioty, wodza, a jedyne liceum. Jeszcze szkoła podstawowa w Żółkiewce, ale to jest tak, jak powiedziałem, szkoła podstawowa. Wy jesteście licealistami. Kochana młodzieży, tak jak powiedziałem, po 9 latach, po 7 latach starań, ten budynek został poddany rewitalizacji i remontowi. Został przystosowany do Was, do Waszych potrzeb. Cieszę się niezmiernie, że przypadło to właśnie teraz, w trakcie wprowadzenia nowej reformy oświaty, kiedy podwójny rocznik, rocznik ostatnich klas szkół gimnazjalnych trafia do liceum oraz pierwszy rocznik szkół podstawowych. Tak się złożyło, że do tego budynku, do tej szkoły chodzili bardzo wielcy Polacy. Tutaj, w tym budynku, dyrektorem szkoły był Józef Skłodowski, dziadek Marii Skłodowskiej-Curie. Ojciec Marii, Władysław, ukończył szkołę i zdał maturę. W tej szkole przebywał Bolesław Prus, Leon Wyczółkowski, Antoni Ponikowski, premier rządu Rzeczpospolitej, II Rzeczypospolitej, następnie minister do spraw wyznań, który w 1918 roku upaństwowił jako jedno z pierwszych w Polsce liceów. Droga młodzieży, stajecie się spadkobiercami wielkiej tradycji oświatowej. Przed Wami, tak jak powiedziałem, było tu bardzo wielu znamienitych absolwentów. W dalszej części etapu Waszej edukacji na pewno niektórych poznacie. Poznacie na kartach historii, a niektórych poznacie osobiście. Ta tradycja, tradycja oświaty siedleckiej, to jest liceum i gimnazjum Żółkiewskiego. Cieszę się niezmiernie, że wybraliście liceum, do którego uczęszczała elita polska. Tu swoją wiedzę i naukę pobierali błogosławiony Ignacy Kłopotowski. Dziś jest proces beatyfikacji drugiego, mam nadzieję niedługo już błogosławionego, biskupa Adolfa Szelążka. Moglibyśmy długo mówić tutaj jeszcze o absolwentach gimnazjum. Ale to oddaję Waszym nauczycielom na lekcje historii, na lekcje polskiego, matematyki czy godziny wychowawcze. Oni przybliżą Wam historię tego budynku, tej szkoły, historię, która jest połączona ściśle z tym miastem, regionem, a także z naszym krajem. Tak się złożyło, że 80 lat temu zamiast dzwonka zabrzmiały wybuchy bomb. Rytm pracy uczniów wybijał RKM. Były strzały, były łapanki, były rozstrzeliwania. Wtedy młodzież w Waszym wieku nie mogła pójść do szkoły. Musiała stanąć razem z żołnierzami do czynnego oporu wobec najeźdźcy. Najeźdźcy z zachodu, a także najeźdźcy ze wschodu. Dla nich wojna, dla niektórych wojna skończyła się tragicznie. Oddali im to, co najdroższe, życie.
życia, abyśmy mogli tutaj dzisiaj się spotkać, dzisiaj się uczyć, kształcić jako wolni ludzie, wolni obywatele tego kraju. Zawdzięczamy im bardzo dużo. Dlatego odwołuję się do was i proszę, abyście z godnością i szacunkiem podchodzili do nauki, do historii, do tego, co jest związane z tym, co dzisiaj osiągnęliśmy.